Witajcie w kolejnym odcinku serii DIY na święta. Dzisiaj przygotujemy sobie takie oto śnieżynki na choinkę za pomocą kleju na gorąco. Ja będę potrzebowała takiego kleju z brokatem, ale jeśli takiego nie posiadacie, to nic nie szkodzi. Ze zwykłym klejem również mam pewne rozwiązanie. Na wydrukowane wcześniej szablony kładę papier do pieczenia. I za pomocą kleju na gorąco odrysowuję wzór. Na początku nie wychodzi to jakoś super prosto, ale później już jest trochę łatwiej. Polecam Wam od razu robić większe śnieżynki. Postaram się w opisie na dole wrzucić Wam moje wzory w formie pliku PDF, abyście sobie mogli je ściągnąć i wydrukować. Klej brokatowy jest dostępny w Leclercu. Ja go kupowałam jeszcze pod koniec wakacji chyba, ale wydaje mi się, że nadal powinien być, bo tym bardziej, że mamy teraz okres świąteczny, więc powinniście go bez problemu znaleźć. Nie był drogi, bo taki zestaw, który widzieliście na początku, kosztował 3 zł. Jak widzicie, kolorów tego kleju miałam kilka różnych, więc postanowiłam zrobić też z innych. Tutaj mamy złote gwiazdki, później jeszcze stwierdziłam, że zrobię zielone choinki i niebieskie śnieżynki. Choinek nie miałam z szablonu, więc po prostu narysowałam tak od ręki. Dzięki temu, że nasze śnieżynki robiliśmy na papierze do pieczenia, jest nam łatwo je z niego zdjąć. Teraz wersja dla tych, którzy nie posiadają kleju z brokatem. Ja teraz pokażę Wam, co możemy zrobić. Zrobię tutaj właśnie gwiazdkę. Jak widzicie, używam teraz zwykłego kleju bez brokatu. Tutaj widzicie resztki brokatów, które pozostały jeszcze mi w pistolecie z poprzednich naszych gwiazdek i śnieżynek. Zwykłym klejem odrysowuję gwiazdkę i teraz posypuję brokatem. Następnie przyciskam tak, by po prostu brokat mógł się wtopić w nasz klej. Gwiazdki pozostawiam chwilę do przeschnięcia, następnie podkładam pod nasz papier jakieś inne kartki, abym mogła strząsnąć ten cały brokat na tą właśnie kartkę i nie powrócić stołu.
i nasze gwiazdki są gotowe. Kiedy wszystko mam gotowe, przykładam je złotą nitką, aby móc powiesić je na choinkę. A do tych, które nie miały dziurki, przyklejam sznurek za pomocą taśmy klejącej. Można to również zrobić za pomocą kleju na gorąco, ale już nie chciało mi się rozgrzewać pistoletu. I tak oto moje śnieżynki prezentują się na choince. Dzięki wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia!